trwa odprawa. Dotyczy operacji prowadzonej wobec firmy handlującej podrobionymi telefonami. Szukamy telefonów i akcesoriów podrobionych z logo marki. Sprawdzajcie dokładnie. Wszystko nas interesuje. Do dzieła. Dochodzenie pozwoliło ustalić firmę wprowadzającą do obiegu podrobioną elektronikę i telefony. Ma 3 punkty sprzedaży, do których dziś kierujemy nasze siły. Dzień dobry. Pan jest właścicielem? Zaczyna się kontrola w sklepie, w którym znajdują się tysiące artykułów. Niektóre chyba podrobione. Nie są lewe. Mamy zamienniki wyświetlaczy. Te, panie kapitanie. Podrobione? Tak. Poproszę kilka tych. Gdzie je kupujesz? U dostawcy. Różnice trudno zauważyć, ale funkcjonariusz ma bystry wzrok. Otwieram. To podróbka, bo otwiera się inaczej. Przystępujemy do kontroli. Jeśli chcesz, żeby był obecny adwokat, powiedz to teraz. Zaczekamy. W przeciwnym wypadku będziemy działać. Jest na urlopie, czyli zaczynamy. Taki towar często ma wadliwe opakowania słabej jakości, a logo i nazwa są zasłonięte taśmą. Co jest z tyłu? Same zamienniki. Wszystkie? Widzę tu Samsungi. Tak, miałem to wyrzucić, bo model S5 idzie do kosza. Ale to jest podróbka. Znaleziono już telefony komórkowe, słuchawki, zegarki. A to dopiero początek. On wie, że sprzedaje towar nielegalny, bo logo są zasłonięte. To nie ja. Ale wiesz, że są podrobione.